Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś, co prawda, o eksperymentach medycznych nie będziemy rozmawiać, ale nie martwcie się, do tego tematu jeszcze wrócimy, jeśli Was interesował. A poza tym, dzisiaj będzie trochę z tematyki medycyny, medycyny sądowej. Także, jeżeli są tutaj fani właśnie takiego klimatu, to tym odcinkiem się nie zawiodą. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałabym was serdecznie poprosić, żebyście zostawili komentarz albo łapkę w górę, bo mnie to bardzo pomaga w rozwoju kanału, a wiem, że często nawet jeśli się chce to zrobić, to po prostu nie starcza czasu albo się zapomina. Także jeśli jesteście chętni, żeby mnie wspomóc w tym rozwoju, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tutaj po sobie jakiś ślad. Dobrze, to w takim razie już nie przedłużając, przechodzimy do sprawy. A sprawa jest nader interesująca i szczerze mówiąc, gdy pierwszy raz o niej czytałam, to zaskoczyło mnie, że mimo iż przenosimy się do roku 1934, czyli czasów, gdy dopiero pewne techniki medycyny sądowej raczkowały i pewne sposoby prowadzenia całego śledztwa tak, aby prawidłowo zabezpieczać dowody i w ogóle mieć pewien prawidłowy tok rozumowania, też jeszcze były w powijakach. Niemniej jednak to, co wydarzyło się w tej sprawie, ponieważ w tej sprawie schwytano w końcu sprawcę, jest dla mnie niesamowite, bo mimo iż te techniki dopiero się rozwijały, to jednak zadziałały. Zaciekawiłam Was, no to zaczynajmy. Przenosimy się do Szkocji, do Aberdeen, a konkretnie na Urukars Road, niedaleko od rzeki Dee. W zwykłym trzypiętrowym domu, a właściwie budynku, takim jak zapewne widzicie teraz, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, a nie na Spotify, mieszkała rodzina Priestley. John Priestley, który był lakiernikiem, jego żona Agnes oraz ośmioletnia córeczka Helen. 20 kwietnia 1934 roku ośmioletnia Helen wróciła ze szkoły do domu. Szkoła znajdowała się zaledwie kilka minut od miejsca, gdzie mieszkała dziewczynka, więc gdy już o 12.15 wpadła do domu, a nawet wspinać nie musiała się za wiele, bo mieszkała na pierwszym piętrze, jej mama już czekała na nią z obiadem. Na ten obiad, który skonsumowała ze swoją rodzicielką składało się mięso, ziemniaki, chleb z masłem, a także wypiły filiżankę herbaty. W końcu gdzieś koło godziny 13.30 Helen udała się z misją do piekarni, ponieważ jej mama kazała jej kupić chleb. Ta piekarnia też znajdowała się kilka minut drogi od domu albo rzut beretem w zależności jaką skalą operujecie. I dokładniej to była ona na rogu Urquhart Road i Hunter Place. No, czyli dosyć blisko, jeżeli wciąż była na tej samej ulicy, a stała przy miejscu, gdzie ta ulica krzyżowała się z inną. Gdy 20 minut później dziewczynka jeszcze nie wróciła do domu, jej mama zaczęła się martwić. Po pierwsze, piekarnia była dosyć blisko, po drugie spodziewała się, że nawet jeśli była tam jakaś kolejka, to najwyraźniej kolejki te na co dzień nie były tak wielkie, żeby cała wyprawa zajęła około 20 minut. No a po trzecie, wtedy panował taki system szkolnictwa, który możecie kojarzyć być może jeśli czytaliście w dzieciństwie Mikołajka, to znaczy, że dzieciaki wracały na jakiś czas do domu, ale po południu z powrotem musiały stawić się na lekcje. Zaniepokojona matka wybrała się do tej piekarni. No bo co tu robić trzeba działać, kiedy tak małe dziecko nie wraca z powrotem do domu. I okazało się, że Agnes w istocie w piekarni była, kupiła chleb i wzięła paragon. I podobno udała się w drogę powrotną. Jednak od czasu, gdy Helen była w piekarni, minęło już 15 minut, a jak wspominałam, droga zajmowała zaledwie kilka. Dlatego coś w tej opowieści Agnes się nie podobało. Mając jeszcze gdzieś na dnie serca nadzieję, kobieta udała się do szkoły, bo pomyślała, że może dziewczynka udała się bezpośrednio z piekarni do szkoły, bo uznała, że się spóźni, ale niestety. W szkole Helen też nikt nie widział y, od czasu porannych lekcji. Dlatego Agnes Priestley czym prędzej udała się na posterunek, aby zgłosić zaginięcie córki. Funkcjonariusz Taylor od razu zajął się sprawą, w końcu brzmiało to nader poważnie, a im szybciej by zaczął działać, tym większa szansa, że Helen zostanie znaleziona cała i zdrowa, była większa. Dlatego też y, poprosił... Y, matkę Helen, aby opisała mu, jak dziewczynka tego dnia wyglądała i trzeba przyznać, że opis ten był bardzo szczegółowy. Tego dnia Helen miała na sobie sukienną spódniczkę, jerseyowy pulower, niebieską czapeczkę, czarne pończochy, halkę, a także ciemno-niebieskie majtki. Podczas pierwszego rekonesansu okolicy inspektor Taylor natknął się na kolegę Helen ze szkolnej ławki, Richarda Satona. Ten z kolei... Przekazał mu bardzo interesującą informację. W istocie tego dnia, a właściwie popołudnia, widział Helen i Helen szła w towarzystwie dosyć podejrzanego, starszego, a także zaniedbanego i brudnego według chłopca mężczyzny. Była to przełomowa informacja, która nadała śledztwu nowy tor i wszystko może byłoby nawet w porządku, gdyby nie to, że chłopiec zmyślił całą historię. A funkcjonariusze stracili bardzo dużo cennego czasu. Mimo to, inspektor Taylor nie zrezygnował z patrolowania samej Urquhart Road, a samochód funkcjonariuszy cały czas jeździł po okolicy albo z mamą Helen, albo z tatą Helen, i razem wspólnie wypatrywali dziewczynki. Przeszukano również pralnie w budynku, w którym mieszkała rodzina, a także szopy na węgiel, ponieważ każdy z lokatorów miał swoją skrytkę. Wszyscy się spieszyli, ponieważ mimo że była to już wiosna, to noce bywały raczej nieprzyjemne i deszczowe. I taka też była, a przynajmniej się zapowiadała, noc z 20 na 21 kwietnia. Mimo niesprzyjającej pogody poszukiwań nie przerwano i Sąsiedzi tylko powracali do swoich mieszkań, aby ogrzać się jakimś posiłkiem czy ciepłym napojem i razem z funkcjonariuszami i rodziną Helen poszukiwali jej niestrudzenie. Nic więc dziwnego, że tej nocy ruch w budynku był nasilony i nawet w środku nocy można było znaleźć któregoś z sąsiadów idącego czy to do ustępu, czy to wracającego z poszukiwań dziewczynki. I tak o 4.30, gdy zaczynało świtać, William Top, który mieszkał na parterze w lewo, pamiętał, że wykusz, który znajdował się na parterze właśnie w drodze do ustępu, był jeszcze pusty. Pół godziny później, o piątej, gdy inny sąsiad, nazwiskiem Porter, powracał z poszukiwań dziewczynki i wszedł do klatki schodowej, nie zastał już tego wykusza pustego, wręcz przeciwnie. Jego spojrzenie padło na worek, którego koniec wystawał z schodów i który pan Porter dałby sobie rękę usiąść, który nie znajdował się tam, gdy wychodził na poszukiwania dziewczynki. Zaintrygowany podszedł do tego jutowego worka, dotknął go i przeczuwając już, co znajduje się w środku, zaalarmował wszystkich. W środku worka znajdowała się Helen i niestety nie można jej już było pomóc. Po około 25 minutach na miejsce zdarzenia przybył inspektor Taylor, a także nadinspektor Gordon i medyk sądowy Robert Richards. Niestety wąska klatka schodowa i przestrzeń na około wykusza pod schodami była pełna ludzi, co zacierało ślady i funkcjonariusze musieli sobie utorować drogę, tak aby lekarz mógł dokonać oględzin i otworzyć worek. Na pierwszy rzut oka widać było pewną nieścisłość, to znaczy całą noc padało, a mimo to worek, który znajdował się w wyłomie czy też w wykuszu był suchy. Nie pasowało to do pogody i nie pasowało to do żadnej innej hipotezy, poza tą, że worek musiał zostać przyniesiony z wewnątrz domu, z innego pomieszczenia. Doktor Richards wyjął ciało Helen, leżała ona na prawym boku i niestety widać było, że z dziewczynką stało się coś strasznego. Najprawdopodobniej została ona wykorzystana. Ciało było zimne i sztywne, co oznacza, że wydarzyło się to już jakiś czas temu. Ponieważ plamy opadowe znajdowały się na zewnętrznej stronie lewego i wewnętrznej stronie prawego uda, musiało być logicznym, że Helen w momencie odejścia leżała pierwotnie na lewym boku i dopiero później przekręcono ją w inną pozycję. W prawej roczce wciąż ściskała kawałek paragonu, który otrzymała w piekarni. Na jej twarzy i pomiędzy zębami można było odnaleźć kawałki żużlu. I żużel ten znajdował się także w jej włosach. Dodatkowo jej usta oblepione były czymś, co wyglądało jak popiół węglowy. Około godziny szóstej przeniesiono Helen do kostnicy w Aberdeen. Gordon i Taylor pozostali na miejscu, ponieważ chcieli ustalić parę bardzo istotnych szczegółów. Po pierwsze, chcieli w ogóle zobaczyć, czy ktoś z zewnątrz mógł wejść do domu i jednak ten worek podrzucić. Jednak nikt w domu nie słyszał skrzypienia, jakie wywoływało każde otwarcie drzwi na podwórze, a mimo ruchu przed domem. Bo całe popołudnie przed tą feralną nocą trwały gdzieś niedaleko roboty budowlane, nikt nie zauważył ani mężczyzny, ani kobiety niosącej, czy też wiozącej na przykład na jakiejś taczce jakikolwiek worek. Coraz bardziej więc stawało się jasne, że najprawdopodobniej ktoś, kto przyniósł worek z Helen, zrobił to będąc, mieszkając i posiadając ten worek wewnątrz budynku właśnie... Działając od środka, doktor Richards powiedział o tym, co przydarzyło się dokładnie Helen, że została wykorzystana tylko po cichu funkcjonariuszom. I to sprawiło, że zaczęli oni rozważać fakt, że najprawdopodobniej sprawca znajduje się pośród męskiej części mieszkańców tego budynku. A było ich tylko pięciu. Oprócz Johna Priestley, czyli ojca Helen, był to Top i Donald, którzy mieszkali na piętrze, oraz Mitchell, Cole i Hunt, którzy mieszkali już na wyższych kondygnacjach. Około południa e, zgłosił się pewien dekarz, który miał na nazwisko Munro, który 20 kwietnia pracował w domu, ale w sąsiednim domu i około godziny drugiej usłyszał przerażony krzyk dziecka. To zeznanie jeszcze bardziej utwierdziło inspektora Taylora w tym, że jakaś krzywda stała się Helen i stała się w domu, w którym znajdowało się jej mieszkanie. Tymczasem ciało Helen na zlecenie prokuratora zostało poddane sekcji zwłok przez Teodora Shinana, któremu pomagał doktor Richards, był od niego młodszy, jeszcze cały czas podpatrywał nieco mistrza przy pracy. I teraz ja opiszę, co wyniknęło z tej sekcji zwłok i jak co wyglądało. Natomiast, jeżeli nie chcecie tego słuchać, bo jesteście wrażliwsi albo nie jesteście w stanie tego słuchać, bo jest to sprawa, która dotyczy dziecka, to przewincie sobie nieco. Ja podam znacznik czasu w opisie i po tym czasie podsumuję tylko to, co musicie wiedzieć, ze względu na to, jak dalej potoczy się ta historia. Także wybór należy do Was. Najważniejsze pytania, jakie stawiali sobie medycy sądowi w tamtym momencie, to przede wszystkim no jak zawsze jaka była przyczyna odejścia osobnika, które leży na ich stole a także kiedy to się stało? I Najważniejsze pytanie w tej sprawie brzmiało, czy Helen rzeczywiście została wykorzystana i czy to wykorzystanie było właśnie przyczyną tego, że niestety dziewczynka odeszła. W żołądku odnaleziono obiad, którego składniki wcześniej tak ochoczo Wam wymieniłam dokładnie. Są to z punktu widzenia śledztw ważne rzeczy, ponieważ o ile wiemy, jaki był ostatni posiłek ofiary, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ile żyła jeszcze od czasu spożycia tego posiłku, i czy na przykład nie było tak, że zjadła gdzieś w jakimś miejscu nieznanym, jeśli zaginęła, zupełnie coś innego. W przypadku Helen tylko niewielka część pokarmu wypełniającego żołądek przeszła już do dwunastnicy, w której tylko troszeczkę zaczęły rozszerzać się naczynia limfatyczne, które służą temu, aby przynosić substancje odżywcze, czyli na przykład tłuszcze, między innymi, gdzieś w inne partie organizmu. Także medycy uznali, że Helen najprawdopodobniej odeszła około jednej godziny po posiłku. Dlaczego akurat jednej? Cóż, ja tak już do końca na szczegółach dotyczących, co się dzieje, w której godzinie się nie znam, jedynie na ogólnej zasadzie, ale należy im zaufać, że w tamtym czasie przy tamtym poziomie wiedzy oszacowali to na około jedną godzinę. Tak więc, jeśli pamiętacie, że Helen wróciła do domu ze szkoły około godziny 12:15 i zjadła z mamą obiad, załóżmy, że ten obiad spożywały, no maksymalnie do około godziny 13, to znaczy, że całe zdarzenie, które niestety sprawiło, że Helen stała się krzywda, musiało się rozegrać około godziny drugiej. I dalej zgadzało się to z tym, co powiedział Munro że około godziny drugiej z budynku sąsiedniego słyszał zdesperowany, dziecięcy krzyk. Stan płuc rzeczywiście wskazywał na uduszenie, ale im dalej w las, tym sprawa nie wydawała się taka prosta, ponieważ w szyi, a dokładniej w przełeku i tchawicy, dziwną kombinację. To znaczy, na zewnętrznej skórze szyi rzeczywiście były śniaki, które wskazywały na to, że ktoś przyciskał rękę do szyi dziewczynki, ale głęboko w tchawicy, gdzieś tam znajdowała się treść pokarmowa, czyli wyglądało to tak, jakby dziewczynka zwymiotowała, a następnie zakrztusiła się właśnie tą własną treścią pokarmową. Ponadto lekarze odkryli jeszcze jedną bardzo niepokojącą rzecz. Dziewczynka miała dosyć dużą grasicę, co nie było wcale tak często spotykane. Grasica u dzieci jest generalnie większa niż u dorosłych, ponieważ odpowiada ona za naszą odporność, a wiadomo, w dzieciństwie dopiero uczymy się pewnych chorób, w związku z tym grasica ma bardzo dużo roboty. Niemniej jednak, grasica Helen, nawet jak by wziąć pod uwagę, że jest to grasica dziecięca, była bardzo dużych rozmiarów. Z czym to się mogło wiązać dla Helen? Przede wszystkim grasica jest umiejscowiona e, zamostkowo i po prostu przez swój rozmiar mogła ona uciskać na tchawicę Helen. W związku z czym przyjmuje się i mówi się, że właśnie takie dzieciaki z trochę większą grasicą, która uciska na ich drogi oddechowe gdzieś tam w tym wśród piersi się rozpycha, są bardziej podatne na omdlenia, ponieważ no, mniejsza jest średnica tej rury, przez którą płynie powietrze do płuc. W związku z czym w momencie jakiegoś większego stresu, gdy potrzebują oddychać szybciej i mieć więcej tego powietrza, no, średnica tchawicy staje się już niesatysfakcjonująca i nie jest w stanie umożliwić takiego przepływu powietrza, aby ten dopływ był wystarczający. Czy miało to znaczenie dla sprawy? Miało. Ale do tego zaraz dojdziemy. Podczas badania podbrzusza lekarze zastali niestety przerażający obraz. Blizna dziecka była rozerwana, a okolice intymne zmasakrowane. Ktoś włożył jakiś twardy, ostry przedmiot do dróg rodnych dziewczynki i przebił się przez nie aż do jelita. Shinanowi jednak coś w całej tej sytuacji nie pasowało. Wydawało mu się, że być może ktoś chciał jedynie zakamuflować odebranie życia dziewczynce pozorowanym wykorzystaniem, jednak nie do końca potwierdzały to wyniki badań samych ran na narządach rodnych. Ponieważ zostały one zadane za życia dziewczynki, na co wskazywała płynna treść, która wypłynęła z tych ran, a potem utworzyła skrzepy na biliźnie. Ponadto zostały one zadane na chwilę przed odejściem dziewczynki, ponieważ lekarze nie znaleźli bowiem w tych przecięciach żadnych wykładników świeżej infekcji, a taka z kolei tworzy się bardzo szybko przyżyciowo, jeżeli na przykład zatniemy się chociażby kartką papieru w palec. Pomocna okazała się analiza bielizny dziewczynki, ponieważ oprócz tego, że oczywiście była ona pobrudzona skrzeplinami, to zawierała ona pewną oderwaną część, która była brudna tylko od moczu. Opróżnienie pęcherza często towarzyszy aktom np. odcinania, dopływu tlenu, już w tym ostatnim etapie, zanim mamy się przenieść na tamten świat. W związku z czym. Lekarze wysunęli hipotezę, że być może najpierw dziewczynka została pozbawiona dopływu tlenu, przez co wypróżniła się na bieliznę, a dopiero potem, po samym tym akcie, została gwałtownie ugodzona najprawdopodobniej w momencie, w którym być może dogorywała. Ponadto, zarówno na odzieniu Helen, jak i na jej ciele poszukiwano jakichś śladów męskiego nasienia. Nic jednak nie znaleziono. To tym bardziej potwierdzało teorię doktora Shinana. Pozwolę sobie więc sumować jeszcze raz najważniejsze wnioski wynikające z autopsji, jako że zapewne dołączyły do nas osoby, które zechciały przewinąć szczegółowy opis. Po pierwsze, z autopsji tej wyniknęło, że niekoniecznie sprawcą tego zdarzenia musiał być mężczyzna, ponieważ nie odnaleziono śladów nasienia, a obrażenia, które zadano Helen, mogła też zadać kobieta. Po drugie, mimo ran, które zostały zadane w podbrzuszu dziewczynki, miała ona ślad na szli, które mogły wskazywać, że została ona pozbawiona dopływu tlenu, ale. Nie było to do końca oczywiste, ponieważ okazało się, że dziewczyna zachłysnęła się również własnymi wymiocinami. Cała sprawa wydawała więc się bardzo zagadkowa i o ile autopsja dostarczyła jakichś informacji, to nie do końca jeszcze one wskazywały na rozwiązanie. Pewnym było jedno, Choć inspektor Gordon i inspektor Taylor na początku skupili się na mężczyznach zamieszkujących trzypiętrowy dom, musieli teraz brać pod uwagę także kobiety. I w czasie, gdy odbywała się autopsja, poczynili oni już pewne ustalenia. Po pierwsze, wszyscy sąsiedzi bardzo aktywnie poszukiwali Helen i interesowali się jej losem. Wszyscy oprócz fryzjera Aleksandra Donalda, który mieszkał na parterze po prawej stronie klatki schodowej ze swoją 38-letnią żoną i 10-letnią córeczką. Ponadto sąsiedzi zarzekali się, że koło czwartej lub piątej, czyli w czasie gdy odnaleziono Helen, widzieli oni światło w oknach izby państwa Donaldów. Sam Aleksander Donald wyszedł z mieszkania dopiero około godziny 6.30 i zapytał się jednego z funkcjonariuszy, co się właściwie stało. A wtedy funkcjonariusz odpowiedział, że znaleziono ją w worku. Donald był w ogóle bardzo skrytym i małomównym mężczyzną, który nie wyrażał swoich uczuć, a także nie wydawał się zbyt przejęty chociażby losem małej dziewczynki. Jego żona pracowała jako kucharka w hotelu i pomawiano ją o bardzo wybuchowy charakter. Krążyły takie opowieści, że pewnego razu, podobno, gdy zganił ją szef w hotelu, to ukręciła głowy wszystkim kurom. Ile było w tym prawdy, nie wiadomo, ale jak wiadomo, każda plotka czy też kłamstwo zawiera ziarno prawdy, a więc z jakiegoś powodu o pani Donald o Jeannie Donald, bo tak miała na imię, sąsiedzi tak powiadali była średniego wzrostu ale miała podobno silne i wielkie ręce i podobnie jak jej mąż nie była wylewna ani nie mówiła wiele tak, że typowej grzecznościowej gadki o pogodzie raczej z nią byście nie zamienili Jedyne, co trochę sprawiało, że serce Ginny miękło i że miała trochę radości, uśmiechu na twarzy w życiu, to była jej dziesięcioletnia córeczka, która nazywała się Ginny Reid, z kolei. Kobieta tak bardzo strzegła Ginny Junior, że kazała jej się uczyć w domu, nie puszczała jej do szkoły i chciała ją wykształcić na baletnicę. I sama w związku z tym szyła dla niej liczne baletowe sukienki, w których dziewczynka występowała w jakichś tam malutkich przedstawieniach. Poza tym mała Ginny ani duża Gini, czyli genie Donald nie rozmawiały z sąsiadami do tego stopnia, że nawet nie mówiły sobie, nie mówili sobie oni z nimi na klatce schodowej dzień dobry. Swoją drogą ciekawa sytuacja, że matka zmusza córkę do niespotykania się z rówieśnikami i ćwiczenia, czy też tam trenowania za wzięcie baletu. Na pewno nie ma tu żadnych niespełnionych ambicji. Ale to tylko moje zdanie, także dajcie znać, czy macie podobne odczucia, czy też nie. 24 kwietnia, nareszcie, pierwsze fakty, jakich udzielali państwo Donald, zaczęły się rozjeżdżać i rzucać na nich małe światełko niepewności czy też podejrzenia. Inspektor Taylor przepytał Aleksandra Donalda oczywiście poczekał na dogodny moment, kiedy Ginny nareszcie nie będzie w domu, i ten, Palną głupotę, ponieważ powiedział, że rzeczywiście w nocy z 20 na 21 kwietnia wraz z żoną słyszeli z łóżka jakąś wrzawę na korytarzu, ale żadne z nich nie chciało wstawać, bo chcieli się wyspać. Poza tym jego żona powiedziała: Słyszysz, to jest głos pani Jos? Krzyczy, że została wykorzystana. Na to podobno Donald wtedy odpowiedział swojej żonie, że nie ma sensu wychodzić do tych podnieconych ludzi i poszli dalej spać. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że doktor Richards powiedział do funkcjonariuszy bardzo cichym głosem i było to tajemnicą, że mała Helen została wykorzystana. Następnego dnia, 25 kwietnia, w środę o godzinie 11:00, inspektor Gordon, inspektor Taylor, a także funkcjonariusz Westland zadzwonili ponownie do drzwi mieszkania Donaldów, tym razem, aby porozmawiać z Gini. Miało to być zwyczajne, a przynajmniej takie nienapastliwe, jeszcze przesłuchanie, no bo nikt nie był o nic oskarżony jeszcze. A jednak, z tego niby niewinnego zadania kilku pytań wkrótce zrobiło się 13-godzinne przesłuchanie tym bardziej że śledczy mieli już informację że winnym w tej sprawie wcale nie musi być mężczyzna i że równie dobrze sprawcą tego zdarzenia mogła być kobieta Ginni była przez cały czas nieporuszona i Upierała się przy swoim, ciągle powtarzała tę samą wersję. A wersja ta brzmiała tak. 20 kwietnia około godziny 13.10 albo 13.15 poszła zresztą jak co tydzień miała w na targ. Tam kupiła jaja oraz pomarańcze i nawet pamiętała ich ceny, które z chęcią funkcjonariuszom podała. Bezpośrednio potem odwiedziła sklep z materiałami Rajego Morrisona. Tam opisała, jakie materiały jej pokazano, jednak niczego nie kupiła, bo wybór tych materiałów zu zupełnie jej nie odpowiadał. Gdy już była na swojej ulicy, zobaczyła płaczącą panią Pristy na chodniku przed domem. Jednak nie zważała na to i weszła do środka budynku. W mieszkaniu zaczęła prasować, po czym po jakimś czasie skontrolowała czas i okazało się, że było 10, a może znów 15 po drugiej. Dopiero o czwartej po południu, kiedy skończyła prasować ubrania, opowiedziała jej Ginny Reid, czyli jej córka, że jej koleżanka Helen zniknęła. O 17.20 pani Donald zabrała swoją córkę na próbę tańca i tam pozostały aż do 11 w nocy. Potem wróciły do domu i natychmiast położyły się do łóżka. Oczywiście sprawdzono te zeznania i wiecie co się okazało? że Ginny Donald rzeczywiście podała ceny targowe jaj i pomarańczy, ale z zeszłego tygodnia, bo 20 kwietnia te ceny były już zupełnie inne. Ponadto sklep tekstylny, w którym... Ginny miała podobno oglądać materiały tego dnia, 20 kwietnia był zamknięty. Ponadto to, że pani Priestley w towarzystwie innych kobiet płakała przed dobem, rzeczywiście zgadzało się z faktami. Natomiast żadna z tych kobiet nie pamiętała, żeby miała je Ginny Donald niosąca sprawunki z miasta. Jednak skąd mogła wiedzieć, że taka scena rzeczywiście miała mieć miejsce, Otóż funkcjonariuszom nie zajęło ustalenie długo, bo podczas wizyty w domu zauważyli, że kobieta na opisaną scenę czy miejsca opisanej sceny na chodniku ma idealny widok z okna. Przeszukano więc ponownie mieszkanie Donaldów, i ujawniono, że w kuchni pod zlewem podłoga była z linoleum. Jako, że linoleum jest w miarę miękkim tworzywem, to można było zobaczyć, że na tym linoleum są wgniecenia, które wyglądały łudząco podobnie do odgnieceń, które mogłaby zostawić na przykład wielka skrzynia na popiół. Oczywiście skrzyni na taki popiół lub węgiel w tym miejscu nie było. Ginny twierdziła, że nigdy nie posiadali skrzyni na popiół, ale jej córka, która również znajdowała się w mieszkaniu, wygadała się, że właściwie to tam stała taka skrzynia, a teraz jej nie ma. To też była alarmująca poszlaka, ponieważ na ciele Helen znaleziono zarówno żużel, jak i popiół. Jednak oczywiście była to tylko poszlaka, a nie poważny dowód obciążający. Poza tym znaleziono kilka podejrzanych plan na tym żelinoleum, to było za szafką kuchenną. Sprowadzono więc doktora Richardsa, aby pobrał te próbki do analizy w laboratorium. I gdy zrobił już na miejscu wstępną analizę, czy mo mogą to być próbki pochodzenia ludzkiego, wypadła ona pozytywnie. Jednak musiał jeszcze to zbadać, takimi. Porządnymi metodami, a nie takimi szybkimi na miejscu w swoim laboratorium, aby dowód ten miał jakąkolwiek wartość. Wszystkie te poszlaki wskazywały jednoznacznie, że jeśli ktoś miał być zamieszany w zaginięcie i to co dalej stało się z mamą Helen, była to rodzina Donaldów. Pod koniec 25 kwietnia, po około godziny 12 w nocy, po kilkunastu właściwie godzinnym przesłuchaniu, które trwało w mieszkaniu Donaldów, funkcjonariusze zabrali zarówno Genie Donald, jak i jej męża na posterunek do aresztu tymczasowego. Niestety już następnego dnia, czyli 26 kwietnia, dr Richards wykonał analizę plam, które pobrał w kuchni, i niestety okazało się, że nie są one pochodzenia ludzkiego. To była zła wiadomość dla funkcjonariuszy prowadzących śledztwo, ponieważ mimo że byli oni przekonani, że Donaldowie są winni, to nie mieli wystarczających dowodów, aby skonstruować akt oskarżenia. Ponadto okazało się, że Aleksander Donald był przez cały dzień, czyli 20 kwietnia, w pracy, w związku z czym okazał się niewinny. Natomiast Jeannie Donald nie miała alibi i nadal pozostała zatrzymana. Sprawa jednak nie była prosta, ponieważ nie mogła ona przebywać tymczasowo zatrzymana w nieskończoność. Dlatego też prokurator poprosił profesora Sydney Smitha, który pracował w Katedrze Medycyny Sądowej w Edynburgu, o pomoc. Sydney Smith przybył do Aberdeen już 30 kwietnia. Co prawda, Helen została już pochowana, ale pozostały preparaty mikroskopowe wykonane z próbek, które pobrano z ciała Helen. Sydney Smith w istocie potwierdził, że nie, dosło, nie doszło do żadnego rzeczywistego wykorzystania dziewczyny, natomiast została ona zraniona. Potwierdził teorię, że jego zdaniem też należy się spodziewać, iż dziewczynka została skrzywdzona przez osobę płci żeńskiej. Jednak zdanie Smitha było tylko opinią, a oskarżenie potrzebowało dowodów. Dlatego Smith postanowił skupić się na działaniu. Gdyby udało mu się w jakikolwiek sposób udowodnić, że od południa, a właściwie po południa, czy też tej trzynastej coś, 20 kwietnia dziewczynka w jakiejkolwiek chwili znajdowała się w mieszkaniu Donaldów, sprawa byłaby praktycznie wygrana. Aby to zrobić, istniały dwie możliwości. Należało albo znaleźć jakiś przedmiot, który miała Helen na sobie albo przy sobie w ich mieszkaniu, albo też odnaleźć jakiś mikroskopijny ślad, czy to biologiczny, czy na przykład włókno z jej odzienia. Niestety nie znaleziono ani spódniczki, ani czapeczki, ani żadnego przedmiotu, który mógł należeć do Helen, ani także przedmiotu, którym Helen mogła zostać zraniona. Jedynie w odpadkach w piecu w mieszkaniu Donaldów znaleziono strzępek papieru, który wyglądał jak paragon i nawet pod względem składu mikroskopowego zgadzał się z paragonem. Nawet zielona kreska po jednej stronie pokrywała się z inną zieloną kreską na odcinku kasowym. Jednak to był mało znaczący materiał dowodowy, ponieważ ten paragon równie dobrze mógł pochodzić po prostu z zakupów Ginny Donald. Potwierdzono, że w istocie worek, w którym znaleziono dziewczynkę, wyglądał jak worki, w których od czasu do czasu brat pana Donald przywoził swojemu bratu ziemniaki, jednak też to nie był znaczący dowód. Postanowiono skupić się więc na tym, co znaleziono wewnątrz worka, w którym niestety została złożona Helen. Były tam różne włókna materiałów, a także dwie garści wypukanego żużlu. Żużel ten chciano porównać z próbkami z każdego z mieszkań, które znajdowały się w tym domu, aby ustalić, czy przypadkiem nie pochodzi on z jakiegoś konkretnego mieszkania, bo być może na przykład był innego typu lub coś w tym stylu, że jakoś się go tam dało odróżnić. Ja się niestety na żużlu nie znam, ale lekarze sądowi też się na żużlu nie znali i odesłali próbki aż do Muzeum Górnictwa, żeby tam przebadano rentgenologicznie, próbkę. Próbkę badano nawet za pomocą analizy spektralnej i mikroskopowej. Chciano zobaczyć, czy są jakieś czynniki chemiczne charakterystyczne i czy na przykład te czynniki też nie są w próbce żużlu z mieszkania Donaldów, ale wszystkie badania były bez skutku. Nie dało się w żaden rozstrzygający sposób określić, czy ta próbka żużlu pochodziła z jakiegokolwiek konkretnego mieszkania. Jednak całe to zamieszanie z żużlem zdawało się przynieść też coś dobrego, ponieważ w tej próbce odnaleziono bardzo dużo włókien z różnych materiałów i paku, a także kilka włosów ludzkich i zwierzęcych. I... Jak wiadomo, już od dawna zajmowano się identyfikacją włosów, choć oczywiście w czasach sprzed DNA było to zawsze na zasadzie babka z fusów wróżyła, ale parę oczywistych rzeczy można rozpoznać, tak jak kolor, czy włosy były farbowane, a także czy należały do kogoś dorosłego, czy do dziecka. Oczywiście można się było bawić w porównywanie struktury włosa, czy jest podobna, czy jakby ten włos absolutnie nie może należeć do tej osoby, ale wiadomo, że w drugą stronę, czy Czyli w niewykluczanie, a potwierdzanie, sytuacja nie mogła być taka, że zawsze mieliśmy stuprocentową pewność. Ponieważ w worku odnaleziono różne próbki włosów, zabezpieczono też próbki włosów z mieszkania Donaldów, a wszystko przesłano do specjalisty, który właśnie taką analizą, porównawczą analizą włosów w tamtych czasach się zajmował. Ponadto był mały problem, bo w całym tym zbieraniu i przesyłaniu próbek brakowało włosów Helen. Dlatego też niestety ciało dziewczynki trzeba było ponownie wydobyć, aby taką próbkę pobrać. Wkrótce okazało się, że włosy z worka nie pochodziły od Helen, ale swoją budową łudząco przypominały budowę włosa Jeannie Donald. Smith postanowił też porównać włókna znalezione w worku z włóknami pochodzącymi z mieszkania Donaldów, ale nie tylko. Chciał mieć próbę kontrolną, więc że zebrał włókna również w innych mieszkaniach znajdujących się w tym domu i znowu nie chciał działać sam, żeby nie zdać się tylko na swój własny, akurat w tym polu nieco amatorski osąd, więc poprosił o pomoc w fabrykę tekstyliów Bradford. I co się okazało? Wkrótce wiadomo było, że 25 włókien pochodzących z worka odpowiadało włóknom z domu Donaldów. Żadne inne domostwo nie uzyskało tak wysokiego wyniku, ba. W żadnym innym domostwie nie udowodniono żadnej zgodności. A porównywanie zgodności tych włókien też odbywało się na wysokim poziomie. Do tego stopnia, że badacze określali skład chemiczny farb przy pomocy analizy spektralnej, czy też przy pomocy różnych reakcji chemicznych, także nie było to tylko patrzenie przez lupę i stwierdzanie hmm, czerwone, czerwone, OK. Jednak prawdziwy przełom w śledztwie, a właściwie w gromadzeniu dowodów, miał dopiero nadejść. Ekstentrycznym marzeniem Smitha było, aby udowodnić, że pozostał jakiś ślad biologiczny po dziewczynce w mieszkaniu Ginny Donald. Jako, że obrażenia, które zostały jej zadane, sprawiły, że zostało również naruszone jelito, logiczne było, że również treść, która była w jelicie, wydostała się na zewnątrz. Nasza jelita zamieszkuje wiele bakterii, jedne z nich są bardziej dobroczynne, inne no, troszeczkę bardziej groźne, ale najważniejsze, żeby był pomiędzy nimi zachowany odpowiedni balans. Smith miał taką teorię, a właściwie marzenie, i chyba trochę wprowadził takie myślenie życzeniowe, ale ono na szczęście się sprawdziło i to chyba był klucz do rozwiązania tej sprawy. Mianowicie Smith miał nadzieję, że być może, na przykład, Wśród bakterii, które skolonizowały czyli to Helen Priestley będzie jakaś bakteria, która jest bardzo rzadką i wyjątkową bakterią. I że być może, jeśli na przykład Ginny Donald wyczyściła ślady, które pozostawiła po sobie Helen w ich mieszkaniu jakąś szmatą, jakąkolwiek, to na tej szmacie no, nie będzie śladów wydzielin, ale być może będzie ta bakteria. Jako, że Smith nie był wybitnym bakteriologiem, znowu poprosił o pomoc kogoś znacznie mądrzejszego od siebie i wysłał próbki, zarówno próbki, które były zebrane wcześniej i zabezpieczone z ciała Helen, jak i wszystkie zarekwirowane materace, pokrywki, ścierki, szczoteczki, myjki, wiadra, naczynia i szczotki z mieszkania państwa Donaldów do swojego znajomego i wybitnego specjalisty, Tomasa Jonesa Mackiego. Mackie przeniósł próbki Helen na pożywkę i wkrótce rzeczywiście udało mu się wyhodować bakterię, która podobno była bardzo rzadka. Jaka to była bakteria? Nie mogłam się niestety w źródłach doszukać, a szkoda, bo jestem bardzo ciekawa. Może jeśli Wam się udało albo uda, to podzielicie się tym w komentarzach. Niestety ja nie mogłam się do tego dokopać. Może zabrałam się do tego od złej strony, a może po prostu takie zapiski się nie zachowały, albo zachowały się, a nie mamy do nich niestety dostępu. Jednak jasnym było, że skoro ta rzadka bakteria by występowała w składzie flory bakteryjnej Jelit Helen, to być może także wystąpi na jakiejś na przykład ścierce czy też szmatce, którą została przetarta podłoga po tym, jak dziewczynkę stamtąd zabrano i schowano w skrzyni z popiołem. I rzeczywiście Maki porobił bardzo dużo próbek i założył bardzo dużo podłoży, na których kodował próbki bakterii. Na większości wyhodował zwyczajną florę bakteryjną. Jednak jedna próbka, dokładniej, która została wyhodowana ze ścierki do mycia i czyszczenia, odpowiadała właśnie równie rzadkiemu szczepowi z jelit Helen Priestley podzielił się swoimi odkryciami ze Smithem, a ten niezwłocznie sporządził raport i 22 czerwca było już wiadome, że Ginnie Donald stanie przed sądem. Proces nie odbył się jednak w Aberdeen, ale w Edynburgu, dlatego że cała okolica była tak poruszona sprawą, że niestety istniało niebezpieczeństwo, że ławnicy w tej sprawie, to znaczy przysięgli, przepraszam, w tej sprawie nie będą bezstronni. Wśród przysięgłych było 10 kobiet oraz 5 mężczyzn i. Podczas procesu Ginny Donald wydawała się w ogóle niewzruszona. Jedyne emocje, które przebiegły przez jej twarz, pojawiły się zaledwie dwa razy. Podobno pierwszy raz, gdy zeznawała jej córeczka, a drugi raz, gdy usłyszała wyrok. A wyrok był niestety miażdżący. Postanowiono odebrać jej życie, jednak ten wyrok zamieniono na dożywotnie zamknięcie. A następnie została ona zwolniona warunkowo po 10 latach. Sam Smith podobno podczas sprawy, gdy przedstawiał dowody oskarżenia, to przedstawił ich aż 253, choć wierzyć się nie chcę, ale w istocie podobno tak było. Natomiast z kolei narada przysięgłych była wyjątkowo krótka, bo trwała zaledwie 18 minut. Jaka więc była ostateczna teoria dotycząca tego, co mogło się stać z dziewczynką 20 kwietnia? Cóż, osobiście myślę, że prawdy nie poznamy nigdy, aczkolwiek wydarzenia, które założyli śledczy, były wysoko prawdopodobne. A te założenia brzmiały mniej więcej tak. Wiadome było, ponieważ inspektor Gordon dowiedział się tego około 29 kwietnia, że stosunki pomiędzy Helen a Ginnie Donald nie były zbyt najlepsze, jeśli nie bardzo napięte. Dziewczynka przezywała kobietę orzech kokosowy, ponieważ charakterystyczne uczesanie kobiety jej ten orzech bardzo przypominało. Helen miała w zwyczaju przebiegać pod drzwiami, czy też oknami Donaldów i krzyczeć kokos. Pewnego dnia Ginny Donald znajdowała się na tyle blisko drzwi w momencie, kiedy przebiegała dziewczyna, i być może był to właśnie ten 20 kwietnia, że otworzyła drzwi i schytała dziecko, czy też postanowiła okrzyczeć dziecko, czy też postanowiła dać w ucho dziecku. Tego, co dokładnie zrobiła, to się nigdy nie dowiemy. Ale wydaje się, że właśnie taki nadmiar stresu, czy złapanie dziewczyny, czy właśnie taka nagła sytuacja mogła wywołać głębokie omdlenie właśnie ze względu na tą powiększoną graśnicę Helen. I Ginny Donald mogła pomyśleć, że dziewczynce stało się coś złego. Także, wiecie, gdyby tylko na nią krzyknęła, to tak chyba nie do końca, chyba że na przykład podczas omdlenia Helen upadła i na przykład się uderzyła w skroń, czy potelice, czy co tam mogło się Jeannie Donald podejrzane wydawać. Możliwe też, że na przykład kobieta zdzieliła dziewczynkę tak mocno, że ta w połączeniu z bólem oraz oszołomieniem straciła przytomność. Niemniej jednak ważne w tej teorii jest to, że Jeannie pomyślała, że bardzo skrzywdziła dziecko tak bardzo, że najprawdopodobniej mogło ono odejść z świata. Dlatego też zabrała dziecko z korytarza do siebie do mieszkania i tam postanowiła upozorować wykorzystanie dziewczynki. I tu prawdopodobne jest, że właśnie podczas y, zadawania y, tego bólu dziewczynka na skutek odczuwania tak silnego bodźca y, otrzeźwiła się i została wyrwana z głębokiego omdlenia, i właśnie wtedy być może wydała ten przeraźliwy krzyk, który słyszał dekarz pracujący w domu obok. Nie widząc innego wyjścia, niż już doprowadzić sprawę do końca, Ginny Donald postanowiła rozprawić ostatecznie się z Helen i to wtedy prawdopodobnie przycisnęła ręką jej szyję oraz usta i najprawdopodobniej wtedy też odebrała dziewczynce życie. Pozostaje natomiast nie do końca jasne, czy dziewczynka nie mogła wziąć wdechu z powodu ucisku naszej czy z powodu tego, że zaaspirowała treść pokarmową z jamy ustnej do swoich dróg oddechowych i tego już się chyba nie dowiemy, chociaż możliwe, że mogło chodzić o oba czynniki, które razem dały tak fatalny efekt. I moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Sprawa jest niestety nader ponura, ale widać w niej światełko nadziei, i tym światełkiem nadziei są niezwykłe techniki badawcze, które pozwalają doprowadzić takie sprawy do końca i udowodnić, Winę sprawcą takich czynów, oczywiście, jeśli czujecie się przekonani, że winna była Genie Donald, bo oczywiście możecie mieć zupełnie inne zdanie, i ja do tego zdania i jego wyrażania serdecznie zachęcam w komentarzach. Spotkajmy się tam i porozmawiajmy. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć i Waszych teorii co do sprawy. Na koniec chciałabym jeszcze bardzo serdecznie podziękować moim patronom za wsparcie i powitać w ich gronie nową patronkę panią Luciferę Morany. Bardzo dziękuję za wsparcie. I cóż, tu chyba nadchodzi moment, że muszę się z wami pożegnać, bo słyszę, że moje pieski wróciły ze spaceru, także raczej już więcej nic nie nagram. Także trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie i zastanówcie się, kim są wasi sąsiedzi i czy na pewno puścicie wasze dzieci obok drzwi sąsiadów na podwórko. Nie, no oczywiście to był żart, mam nadzieję, że nikt z was nie mieszka koło takich sąsiadów i wszyscy są w porządku. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa.